Czym się różni siła grawitacji od siły ciężkości? Często używamy tych nazw zamiennie i praktycznie w każdym dziale poza działem grawitacji, gdzie rozważamy tą różnicę, ta zamienność przejdzie. Natomiast jeżeli popatrzymy na to tak, jak to faktycznie jest, no to w zależności od tego, w jakim jesteśmy miejscu Ziemi, te dwie siły będą wyglądały właśnie inaczej. Jeżeli jesteśmy na biegunie, to tutaj do środka Ziemi działa siła grawitacji i faktycznie ją możemy utożsamić z siłą ciężkości, dlatego, bo ten punkt na Ziemi nie bierze udziału w ruchu obrotowym. Natomiast jeżeli jesteśmy na równiku albo w jakimkolwiek innym punkcie, to poza tym, że na ciało działa siła grawitacji, to działa również siła odśrodkowa bezwładności, dlatego, bo Ziemia się kręci. I teraz wypadkowa siły grawitacji i siły odśrodkowej to jest właśnie siła ciężkości. Więc na równiku mogę napisać, że siła ciężkości to jest po prostu różnica między siłą grawitacji a siłą odśrodkową bezwładności. Natomiast co się stanie, jeżeli znajdziemy się w jakimś innym punkcie, pośrednim, między biegunem a równikiem? No siła grawitacji zawsze działa wzdłuż promienia, tak? Do środka Ziemi. Więc siła grawitacji będzie działała tak, a siła odśrodkowa bezwładności zawsze działa od środka. Ja tutaj za dużo narysowałam tą siłę odśrodkową bezwładności, bo ona jest naprawdę bardzo mała w porównaniu z siłą grawitacji, ale jednak jest. I teraz siła ciężkości to będzie wypadkowa tych dwóch sił. I tym razem muszę to zapisać wektorowo, że to jest siła grawitacji plus siła odśrodkowa bezwładności, bo zobacz, tutaj te wektory, jak dodam je wektorowo, to wartości się odejmują. Natomiast tutaj muszę obliczyć przekątną równoległą boku, żeby uzyskać właśnie siłę ciężkości. Więc proszę pamiętaj, że siła grawitacji to jest to właśnie mg, o którym zawsze myślisz. Natomiast siła ciężkości to jest różnica między siłą grawitacji a siłą odśrodkową bezwładności.